Jesteśmy chociaż blisko? Czuję, jakbyśmy tak szli od zawsze. Hej, to przecież nie moja misja. Następnym razem poproś panią Jeziora o jakąś krótszą. Czy to pianino? Widzisz znak. Z daleka jedziesz, tak? Więc poznaj strachu smak. Piratom wybacz, daruj im. Nie mieszaj do tych spraw. To tylko zwykły traf, że zmierzysz się ze strachem dziś swym. Zły jestem. Zły bardzo. Nie mów okrutny czy straszny. Nie zrozum mnie źle. Po prostu bardzo zły. Milczennik. Wszystko wyjaśnię ci. Gdy budzisz szacunek, nie? Mnie. Zły jestem. Niesamowicie! Ja śmieję się z przeczuć twych złych. Nie zniesiesz czasów mojej broni. Jedyny dotrze dźwięk do uszu martwych twych to oklaski mojej jednej dłoni. No brawo! Stateczek spocznie na dnie. Zły jestem. Cóż, plan nie zadziałał tak, jak się spodziewałem. To był twój plan? Ech, nie mówmy o tym. Więcej czasu spędziłem nad piosenką niż nad planem. Tak, jakby to nie było oczywiste. A teraz gadaj, gdzie jest Fiona? Jest w królewskim lochu, strzeżona przez wiedźmy, rycerzy, a nawet gorzej, przez cyklopy. Dobrze, że nie przez piratów. Bałem się, że powiesz piratów. Biorąc pod uwagę, jacy byli przerażający... Znowu mi dopiekasz. Rusz się, Arcio. Chodźmy. Bezpieczni na pokładzie statku, nasi śmiałkowie rozpoczęli spokojną podróż powrotną.
aby Artur w końcu zjednoczył się ze swoimi poddanymi. Będzie fajnie. No może poza próbami otrucia. Co? I plagami głodu. He? I rewolucjonistami. Dobra, dość tego. Ja nie chcę być królem. Szkoda, bo będziesz. Lecz srogi los szykował im kolejne niespodzianki. No, po prostu świetnie. I rzucił ich na bezludny brzeg.